Cześć kochanie, no hej, słuchaj misiu, zrobiłam ci obiadek, taki pyszny, no, taki co lubisz, no, kaczkę ci ugotowałam, znaczy upiekłam, nie, z ziemniaczkami i z modrą kapustą. No, fajnie, za ile będziesz? No, nie chcę twojej karty, mówiłeś, że zostawiłeś jakąś gotówkę mi na stole, nie widziałam, a pod wazonem, a ile? 100 zł? Weź, bo mi kurwa glut wyskoczy zaraz. Stary, za 100 to ja mam bułę i parówę. Słuchaj, żeśmy już pośmieszkowali, to teraz możesz mi powiedzieć, 100 zł zostawiłeś mi na zakupy. Tak? Słuchaj, a czy ja mam napisane na czole dziad? Co za tą 100 kupię, słuchaj? Majty z klapą? Czy waciki, kurwa, z tego, z bawełny? Nie jestem zła, nie jestem zdenerwowana w ogóle, słuchaj. Bardzo miło z twojej strony, że zostawiłeś mi chociaż tą 100. Słuchaj, bardzo mnie rozśmieszyłeś, normalnie mi się zrobił sam sześciopak, słuchaj, nie muszę ćwiczyć. Słuchaj, za 100 to sobie na dysk nie kupię. Przecież wiesz, że lubię wyglądać, jak sobie kupuję ciuchy z kaszmiru. Czy tam z kasztana, czy tam, nie wiem, z jakiegoś innego bambusa, słuchaj. Weź mnie nie wkurwiaj, tylko przyjeżdżaj, tu masz obiad naszykowany, masz przyjechać mi dać kolejnych parę stówek, bo ja za 100 nie pójdę do sklepu, bo nie będę się wyrobić dziada. I nie widzisz, że mam napisane na czole ladies, beautiful ladies? No! Masz 15 minut, a jak nie, to biorę tego kurwa kurczaka, czy tam tego, nie wiem, coś kaczkę upiekłam, za nogi i wypieprzam przez okno. Nara! Stówę! Tutaj mogę stać tą stówę. Jak ja bym wiedziała, że on mi zostawi 100, to bym zrobiła mielone z mizerią, a nie kaczkę. Normalnie tak mnie rozbawi, słuchajcie, kabareciarz, stary, kabareciarz, normalnie konam ze śmiechu.